Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik. I Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Siedzimy z Kubą właśnie w, na parkingu leśnym w okolicach Wir. Znaleźliśmy się tutaj, szukając miejsca wyciszonego na tyle, żebyśmy mogli nagrać pierwszy odcinek podcastu bez zbędnych hałasów. No i już za, myślę, godzinę dowiemy się, czy się nam udało. Chcemy Ci opowiedzieć o tym, jaka jest rola Scrum Mastera. Um, Opowiedzieć trochę o tym, kim Scrum Master w ogóle jest, co robi, czego też nie robi. Skąd w ogóle brać Scrum Masterów? I jak mogą osoby w roli Scrum Mastera się rozwijać? Tak. Czyli zacznijmy od początku. Kto to jest Scrum Master? Można zacząć od bardzo definicyjnych e, takich wątków, e, typu przewodnik po skramie, mówi o tym, że Scrum Master to jest e, lider służebny, że jest to rola w skramie odpowiedzialna za to, żeby być osobą, która pomaga zespołowi w nieprzerwanej pracy, usuwa przeszkody dla zespołu. Natomiast to jest taka czysta teoria. Zgadza się. I bardzo często, to z czym się spotykam, to takie stwierdzenie, że no dobrze, ale czym tak naprawdę ta osoba się zajmuje, czyli Moja hipoteza jest taka, że to wytłumaczenie Scrum-guidowe niekoniecznie mm, dobrze przedstawia tą rolę, tak żeby osoba, która jej nie zna, mogła sobie wyobrazić, jak wygląda dzień Scrum-mastera. No to i tak w Scrum-guidzie ten opis roli Scrum-mastera w ostatniej aktualizacji został całkiem e, mocno przebudowany, co nie zmienia faktu, że czy stara wersja o tym, że Scrum-master Scrum jest takim strażnikiem tego, jak Scrum jest stosowany, jak i to aktualne rozpisanie bardziej bardziej opisowo nadal tego takiego kalendarza Scrum Mastera z dnia na dzień nie opisuje, a często też kojarzona jest ta rola z takim, powiedzmy, najbardziej powierzchownym objawem roli Scrum Mastera, czyli moderowanie spotkań, co znowu bardzo prosto prowadzi do takiego stwierdzenia, że po pierwsze, moderować spotkanie to prawie każdy może, a po drugie, poza spotkaniami ten Scrum Master nie jest potrzebny, czyli jest to rola, którą można pełnić albo w w wielu zespołach, trzech, pięciu jednocześnie, albo jest to rola, którą po prostu ktokolwiek może wziąć na siebie jako jeden z dodatkowych obowiązków, skoro i tak już na tym spotkaniu zespołu skramowego jest. To, co mówisz, to jest bardzo popularną i lubianą patologią, gdzie Scrum Master jest wprowadzany do roli no, chyba, chyba najczęściej takiego moderatora, a w gorszym wydaniu um, kogoś, kto stoi z kijem um, i powoduje, że rzeczy się dzieją I jakby w tym ujęciu um, ta rola bardziej przypomina project managera i no, moim zdaniem nie ma, nie ma zbyt wiele wspólnego z takim prawdziwym Scrum -masterem i, i z postawą, której bym się spodziewał. No dobra, to jakbyś wytłumaczył tego Scrum Mastera, bo na razie się zgadzamy, że teoria teorią i patologiczne, typowe zastosowania to, 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 to nie jest to, co nas satysfakcjonuje. Mm -hmm. No to tak, to zupełnie nie, nie, nie siląc się na jakąkolwiek teorię, to ja bym powiedział, że Scrum Master to jest osoba, która powoduje, że zarówno na poziomie zespołu, jak i na poziomie firmy, Hmm, zaczynają się dziać e, widoczne zmiany. Mhm. Czyli powiedziałbym, że to jest taki taki e, um, uruchamiacz zmian. Mhm. I, I mówię o tym dlatego, że bardzo często się spotykam z sytuacją, gdzie w firmie w ogóle nie ma roli scrum mastera e, i widać, że zespoły stoją w miejscu, widać, że nie ma usprawnień, te same błędy, te, te same problemy od e, miesięcy i nagle no lat. Albo lat, w gorszym wydaniu. I nagle pojawia się Scrum Master yy, i powoduje, że yy, ludzie zaczynają yy, mieć refleksję nad tym, jak pracują. Yy, problemy zaczynają być rozwiązywane. Yy, to chyba te dwie rzeczy, tak, tak w głównym. Jakby, jakby trzymając się tego wątku, że to jest ta osoba, która jakby uruchamia proces zmiany. Mm -hmm, mm -hmm. No to pasowałoby do mojej definicji, jak, jak ja przytaczam definicję Scrum Mastera. Często poruszam taki wątek. Scrum Mastera w czasie, że Scrum Master na początku będzie raczej takim e, kimś, kto wszystkim wytłumaczy, na czym tak naprawdę ta praca w sposób zwinny i konkretnie praca w sposób e, zgodny z frameworkiem Scrama polega, a od jakiegoś momentu po uruchomieniu tych takich podstawowych ram e, uruchamia te procesy takiej samodzielności w zespole, czyli przychodzi z takiego trybu nauczyciela przez tryb ja bym to powiedział konsultanta, czyli osoby, która jeszcze podpowiada pewne rozwiązania, ale często już mocno współpracuje, aż po wejście w taki tryb pewnie długofalowo, kilka, kilka miesięcy co najmniej mi się wydaje, w takim trybie pracy coacha, że to już jest raczej osoba, która sprawia, że sam zespół samodzielnie pewne rzeczy robi, czy product owner, czy w ogóle organizacja jako taka uruchamia pewne działania, zaszyte w skramie, czy jakby pod spodem skrama widoczne, chociaż niekoniecznie na pierwszy rzut oka, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby zespół się w pewien sposób spotykał, czy żeby te spotkania były efektywne, ale żeby też następowały te takie rzeczy jak przyrostowość, takie rzeczy jak usprawnianie się co sprint, takie rzeczy jak też adaptowanie się do, do planu, czy to codziennej pracy, czy planu pomiędzy sprintami, czy, czy nawet jakichś bardziej długofalowych. Mm -hmm. No, to co powiedziałeś, to pokazuje pewien wycinek, ale sama praca w tych trybach już jest wyzwaniem. W sensie trudno oczekiwać, że Nałożymy komuś czapkę Scrum Mastera i tak jak powiedziałeś, on płynnie będzie przechodził z trybu mentora, czy z trybu nauczyciela, konsultanta, w rolę coacha. W sensie myślę, że każdy, każdy z tych trybów jest skomplikowany i wymaga doświadczenia sam w sobie, a co dopiero jakby płynnie poruszać się w tych trybach. No tak, tylko to automatycznie prowadzi do problemu jajka i kury, że skąd brać doświadczonych scrum masterów. To jest taka najprostsza, najprostszej, najprościej definiować doświadczonego scrum mastera, a jednocześnie naj, najtrudniej go skądkolwiek wziąć. Ja, ja czasem tak mówię, że mi wystarczy, żeby Scrum Master był te pół kroku przed zespołem, czyli spośród całego zespołu, nawet jeśli jest początkującym Scrum Masterem, to najbardziej, naj, najszybciej łapie, na czym Scrum polega, żeby móc innym go trochę lepiej tłumaczyć niż no, osoby, które kompletnie go nie czują. No i tak samo prawdopodobnie Scrum Master początkujący, ważne, żeby po prostu ciągle się rozwijał i wyprzedzał swój zespół ciągle szukał tej wiedzy i się doskonalił. A no, no, nie musi być na starcie idealny. Fajnie, żeby zdawał sobie sprawę, że po prostu czeka go bardzo długa droga, i w każdym z tych trybów, o których do tej pory wspomnieliśmy, musi po, poawansować na wyższe poziomy zaawansowania. Możliwe, że nawet w obrębie pojedynczego zespołu nigdy mu się tego nie uda, w tym sensie, że prawdopodobnie po, przy drugim, trzecim zespole dany Scrum Master zacznie nabierać tego, tej, tej takiej dużej wprawy ale już początkujący Scrum Master może w zespole robić różnicę, wtedy pewnie dojdzie taka, taka część może jeszcze nie mam doświadczenia, ale za to mam mm -hmm. super intuicję, no, mam jakieś takie naturalne, wrodzone albo talenty, albo jeśli chodzi o umiejętności miękkie, ale też takie intuicje organizacyjne. Bardzo zawsze do mnie trafia to, co ty mówisz o, o tym, że jak, jak, jak widzisz kogoś w roli Scrum Mastera, no to dobrego od słabego odróżnia to, czy on po prostu ma nastawienie na robienie rzeczy. Tak, to co powiedziałeś o tym... O tej ścieżce rozwoju, to też pokazuje, że nie wiem, czy to już takie moje jakieś tam spatrzenie zawodowe, ale wydaje mi się, że jest to rola, w której nie ma przestrzeni na nierozwijanie się. Mhm. Bardzo łatwo jest zmoderować spotkanie, powiedzmy, ale już o wiele trudniej jest zadbać o to, żeby zespół, co sprint dostarcza przyrost produktu, czy o wiele większym wyzwaniem niż prosta moderacja jest umiejętność rozmawiania z managementem mhm. i to nie tylko z takiej postawy na zasadzie jesteście źli, nie pomagacie, gdybyśmy tylko mogli, to byśmy zawojowali świat jako zespół, ale raczej rozmowa taka na zasadzie partnerstwa i współpracy. No i to też jest też coś takiego, że z każdym kolejnym osiągnięciem, w takim powiedzmy poziomie zaawansowania zespołu, pojawiają się nowe. nie, Czyli pewnie startujący zespół ze startującym Scrum Masterem będzie zadowolony, że w ogóle się zmieścili w timeboxie, co czasami znowu jest jednym z takich typowych patologicznych sposobów na postrzeganie roli Scrum Mastera, że odlicza czas do końca 15 minut daily Scrama no, ale jak już się mieszczą w timeboxie, to może pora na wartość z tych spotkań. Jak już jest wartość ze spotkań, to może w ogóle podnieśmy, nie wiem, zaangażowanie interesariuszy na sprint review, róbmy lepsze refinementy, róbmy je zupełnie inaczej, może róbmy mniej analizy w postaci product backlogu, jak to w wielu zespołach się dzieje, tylko na przykład o wiele więcej produktu wewnątrz sprintu niech powstaje. I jakby każde dogłopanie się do jakiegoś poziomu satysfakcjonującego przez danego Scrum Mastera, tak naprawdę jest tylko punktem do, do wyjścia do, do kolejnego poziomu, do kolejnych ulepszeń, usprawnień, zwłaszcza, że też w ogóle po prostu domena software developmentu się rozwija, więc chociażby e, też no, obaj raptem w parę lat widzimy wzrost znaczenia UX-a, wzrost znaczenia technologii mobilnych, wzrost też takiego, powiedzmy, znaczenia związanego z, powiedzmy, nurtem DevOps i takim ciągłym dostarczaniem. To wszystko powoduje, że to co było jeszcze ok parę lat temu, gdzie, nie wiem, w czasie studiów można się było o tym uczyć, no to teraz raptem na naszych oczach już przestaje być takie satysfakcjonujące, no i gdzieś tam nie wiem, 15 lat temu zapisana myśl o tym, że iteracje miesięczne to jest całkiem satysfakcjonujący Agile, no mm -hmm. z perspektywy dzisiejszej wydają się być absurdalne i możliwe, że, że, że zbliżamy się na przykład do tak dużego skracania tych cykli, że wiele zespołów w niedługim czasie będzie na przykład musiało skrócić swoje sprinty, bo i technologia tego potrzebuje, i biznes może tego wymagać. No i to są takie rzeczy, które nowy zupełnie poziom problemu mogą postawić przed Scrum Masterem. Ale chyba trochę odbiegamy, od wątku, kim jest Scrum Master. Tak, zacząłem się zastanawiać, czy, czy dostatecznie wypowiedzieliśmy się na temat już, kto to jest. Mhm. Um, ja bym jeszcze dodał mm -hmm. do tych takich podstawowych definicji, że jakby te, ten wymiar skram, definicji Scrum mastera w czasie to jest jedno, czyli na początku bardziej nauczyciel i osoba, która tłumaczy, jak dobrze wykorzystać Scrum, a potem coraz bardziej konsultant, coraz bardziej coach, ale też taka inna. Trzy, punktowa definicja z Scrum Mastera to jest pokazanie w jakich obszarach on pracuje. Mm -hmm, tak. I tutaj jest, jest skupienie się na zespole, skupienie się na product ownerze i tym aspekcie pracy z produktem. No i, i duża część odpowiedzialności Scrum Mastera jednocześnie wydaje mi się najtrudniejsza i jednocześnie też największa jeśli chodzi o potencjał do, do długofalowej pracy to jest, to jest praca z organizacją. Z otoczeniem zespołu i z firmą jako całością, z jej procesami, z jej strukturami. No i znów tutaj, jakby to co, to, co z mojej perspektywy jest interesujące w tej roli, to jest to, że te proporcje pracy między zespołem, product ownerem, produktem, a organizacją różnią się w zależności od firmy, w której się znajdujemy. Stąd, będąc w firmie A, możemy przykładowo pracować więcej z product ownerami z produktem, zakładając, powiedzmy, że te osoby są pierwszy raz w tej roli. Natomiast będąc w organizacji, w której, powiedzmy, produkt ma się dobrze i już jest od lat, ale powiedzmy, firma boryka się z wieloma impedimentami, z wieloma problemami, takimi nigdy nierozwiązanymi. Wtedy być może to skupienie Scrum Mastera będzie musiało być nieco bardziej przesunięte w organizację. Mhm. Natomiast myślę sobie jeszcze, kończąc myśl, że nie, nie ma jednego dobrego wzoru, jak się tym dzielić. Natomiast, jakby to, co z mojej perspektywy działa i jest rozsądnym podejściem, to jest szukanie informacji zwrotnej na temat tego, czy dostatecznie dobrze wspieramy wszystkie te trzy wspomniane obszary tak, i ta refleksja w ogóle, w jakich obszarach pracujesz, ile ci to zajmuje czasu i nie chodzi o takie rozliczanie się z każdej minuty, tylko po prostu jaki, jaki, jaki akcent kładę, kładziesz na różne obszary i dla, z czego to wynika, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie dla każdego scrum mastera i początkującego, i nawet bardziej zaawansowanego, bo czasem spotykam się, w, jak, jak, jak pracuję ze Scrum jako Agile Coach, to czasem spotykam się z takim, z taką obserwacją, że Scrum Masterowi prościej pracować na przykład z zespołem, niż z Product bo na przykład jest dobrze skumplowany z zespołem, albo jest, czy niedawno był, członkiem zespołu deweloperskiego, i na przykład ma lepszy kontakt taki osobisty do zespołu, a, na przykład, product owner jest osobą relatywnie słabiej znaną, czy w ogóle już, na przykład, praca z organizacją, to będą jacyś menedżerowie, to będą jakieś inne zespoły, jakieś inne części firmy. No i tam się może okazać, że taki prosty aspekt, yy, yy, znam się w różnym stopniu z różnymi osobami i z tymi, z którymi znam się lepiej pracuję częściej. No i wtedy taki scam master może dosyć, dosyć dużego odkrycia dokonać, jeśli stwierdzi, kurczę, nie pracuję, w takim stopniu jakbym chciał z różnymi obszarami, tylko pracuję w takim stopniu jak mi się łatwo pracuje albo miło pracuje. Mhm. I też ta perspektywa czasem podobnego typu pytania e, o te akcenty, to gdzie widzisz, że możesz uzyskać największy efekt e, pracy swojej jako Scrum Master. I pewnie na samym początku pracy w, w roli Scrum Mastera, zarówno ze z perspektywy osoby, która jest po prostu niedoświadczona, jak i z perspektywy zespołu, który począt, jest początkujący w Scrumie, no to się rzeczy dużo do uzyskania jest na poziomie konkretnie zespołu, nauczyć się pewnej tak. rytmiki, m, zacząć wykorzystywać się. Prawny, a potem nawet całkiem umiejętny sposób skrama. Ale po jakimś czasie to się może bardzo mocno odwrócić i się okaże, że jeszcze tam cyzelowanie 5% efektywności zespołu w prowadzeniu lepszych, nie wiem, retrospektyw mhm. może nie dać tyle, co jakieś odblokowanie bardzo dużego problemu, nie wiem, ze środowiskami testowymi, co może się dziać praktycznie kompletnie poza zespołem. I, I to, co, co wtedy bardzo jest ważnym aspektem i, i jest takim wyjściem naprzeciw takim pytaniom, co robi Scrum Master z perspektywy konkretnego pojedynczego zespołu, to jest bardzo transparentne stosowanie tego, czy opowiadanie o tym, co się robi. Czyli ten Scrum Master fajnie, żeby nie był osobą, która w jakiś taki tajemniczy sposób podchodzi do swojej pracy tylko wręcz odwrotnie był wzorem transparentności, przejrzystości wszystkich podejmowanych przez siebie działań, wszystkich tych wysiłków, wszystkich swoich pomysłów, żeby zespół jawnie, żeby żeby to było przed zespołem jawne, co ten scrum master robi, czym się zajmuje, o co się stara. No i żeby też później po jakimś czasie zespół docenił, ile tego wszystkiego dla, dla tego zespołu ten Scrum Master jest w stanie zrobić. I broń Boże nie sugeruje, że to Scrum Master osobiście musi to wszystkie rzeczy robić, natomiast no, czasami jest tak, że, że pewne rzeczy się dzieją, a na przykład z jakiegoś powodu ktoś stwierdza, że nie chce o tym zespole opowiadać i, i mamy prostą receptę na takie proste pojmowanie, że tam Scrum Master chodzi na spotkania, ale w sumie nie wiadomo, co robi. To taki prosty zarzut, który czasem mhm. spotykam. Tak, no z jednej strony spodziewamy się, że podczas codziennego Scrama mm, członkowie zespołu deweloperskiego będą transparentnie opowiadać, y, jak przebiega praca, jak przebiega dążenie do realizacji celu sprintu. Y, natomiast no, Scrum Master, jako członek zespołu scramowego z kolei y, no, trudno, żeby pozostał taki. Na zasadzie, no, wy tutaj pracujcie, wy tu bądźcie transparentni, a ja mam, wiecie, poważne rzeczy z, z panami menadżerami do załatwienia, więc, więc nie interesujcie się. Tak więc zgadzam się z tym, co mówisz, że yy, jeśli uczyć transparentności i ogólnie, no, przejrzystości pracy, no, to warto tutaj zacząć, będąc w roli Scrum Mastera, zacząć od siebie. I, i praktycznie rzecz ujmując, yy, no, to może, może wyglądać na przykład w ten sposób, że yy, po codziennym Scrumie, jak już deweloperzy zaplanują pracę, Scrum Master może opowiedzieć ze swojej perspektywy, nad czym pracuje, co się dzieje, i też skomunikować się z zespołem. Coś, co też często polecam Scrum Masterom, to też w tym duchu, o którym teraz przed chwilą wspomnieliśmy, to też jawne przedstawianie swoich intencji. Czyli stosujemy zaawansowany Scrum Master, będzie miał pewien wachlarz technik, który może zastosować, żeby pewne konkretne praktyki, które może w zespole proponować. I dużą krzywdę niektórzy Scrum Masterzy robią sobie, mając dobre intencje z wprowadzaniem jakichś rozwiązań, technik, czy dając jakieś propozycje, ale robiąc to w sposób taki, no powiedzmy, siłowy, czy taki, mm -hmm. z takiej pozycji wiem co mówię, używajmy testów behavior driven development, czy jakiejś, nie wiem, automatyzacji, czy nawet mm -hmm. wracając do jeszcze prostszych rozwiązań, nie wiem, stosujmy konstrukcję w postaci historii użytkownika w product backlogu, to może się okazać, że jeśli, jeśli nie opowiemy, dlaczego tego chcemy zrobić, co takiego jako Scrum Master mamy na myśli, jakie korzyści chcemy uzyskać, wprowadzając pewne rozwiązania, pewne techniki, pewne praktyki, czy chcąc coś zmienić w zespole, to też się nadziewamy na, 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 na duże niebezpieczeństwo, że intencje mamy dobre i nawet rozwiązania Mamy poprawne, tylko na przykład zapomnieliśmy opowiedzieć czystym tekstem i prostymi słowami tego, co i dlaczego chcemy w tym zespole zmieniać i jakie są te kroki. Mhm. I to jakby fajną nagrodą za taką jawność i przejrzystość tego jest też to, że jest spora szansa, że w zespole uzyskamy. Wsparcie i uzyskamy też, jeśli, jeśli to są jakieś inne rzeczy, to odpowiednio wczesną korektę, odpowiednio wczesne propozycje dodatkowe czy alternatywne do tego, co chcemy wprowadzić, tak, żeby to rozwiązanie zostało przez cały zespół lepiej przyjęte. No, jak mówisz o tym wsparciu zespołu i o tym, jak zespół przyjmuje rozwiązania, to myślę, że też warto wspomnieć o tym, że Scrum Master nie musi tych rzeczy. Hmm, analizować, przygotowywać i wymyśleć samodzielnie. Tak. Taką e, fajną zasadą z książki Coaching Team z Lisy Atkins jest zasada Take it to the team. Mhm. Czyli nie musimy gdzieś tam e, sam samodzielnie w słuchawkach na uszach, przez godzinę się zastanawiać, jak sobie poradzić z problemem. E, spodziewałbym się raczej, że Scrum Master będzie potrafił nazwać problem, będzie w stanie go jasno przedstawić w zespole, a następnie tak poprowadzić dyskusję i zaproponować taką strukturę spotkania. Żeby na koniec mieć jakieś konkretne akcje, jakieś pierwsze kroki do wykonania. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że im bardziej zespół będzie zaangażowany w generowanie tych rozwiązań, tym większa jest szansa, że te rzeczy faktycznie zostaną zaimplementowane. Myślę, że przez takie poczucie sprawczości i przez takie poczucie, poczucie właścicielstwa. No i z tą zasadą, że zabierać wszystkie, wszystkie pomysły, czy problemy do zespołu jest też taka dodatkowa zasada, którą ja, ja sobie to tak rozszerzam, że zespół ma rację, nawet jeśli zwłaszcza z perspektywy doświadczenia stwierdzamy, że ładują się na minę, że tam, nie wiem, wymyślają sobie, że nie chcą robić codziennego skrama. I to może być bardzo pocieszne obserwowanie tego i powiedzmy taki bardzo pryncypialny scramaster zabroniłby tego pomysłu natomiast myślę, że zaawansowany i pewny siebie Scrum Master po prostu z zespołem przepracuje ten pomysł. Jeśli zespół twardo uważa, że tak, nie będziemy robili codziennego Scrama, no to spróbujmy tego, zróbmy eksperyment na jeden sprint, może nawet na kilka dni w sprincie. No i zadbajmy o to, żeby to po prostu przećwiczyć i wyciągnąć z tego wnioski. I długofalowo ja bardziej bym się skupił na tym, że Scrum Master skupia się na tym, że zespół staje się samodzielny, skupia się na tym, żeby zespół się ciągle usprawniał i był zaangażowany w to, jak, jak pracują. Um... A nie tylko trzymał ich sztywno według jakichś ram takich metodycznych, że nazwę to z podstaw teorii. Bo może się okazać, że zespół, który na chwilę porzuci Daily Scrum, żeby potem odkryć po co im to w ogóle jest, będzie to robił dwa razy lepiej i, dba, i znacznie, znacznie bardziej świadomie niż zespół, który robi Daily Scrum, bo przychodzi Scrum Master i rzuca piłkę i każe odpowiadać na trzy pytania. I zespół robi to tylko dlatego, że nie w ogóle, nie można się nie zgodzić ze Scrum Master'em, bo tak menedżer kazał zespołu na przykład. Mhm. Takie sytuacje czasem spotykam. A czy spotykasz się z pytaniem y, albo prośbą o wyjaśnienie, czy to na szkoleniach, czy w pracy z zespołami, żeby tak opowiedzieć, tak jak wygląda taki dzień Scrum Master'a? Mhm. Pojawiają się takie pytania. No, znów, jakby tutaj y, odpowiedź jest bardzo kontekstowa, w sensie. W zależności od tego, w jakiej jesteś firmie, na jakim poziomie jest Twój zespół, jak wygląda dojrzałość produktowa w firmie, no to ten dzień może wyglądać bardzo różnorodnie. Więc mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, kiedy, kiedy sam byłem w roli Scrum Mastera, że tak naprawdę nie było jakiegoś takiego, Stałego, czy, czy powtarzalnego, czy powtarzalnej struktury dnia. W sensie mhm. pewnym taki, tak patrząc jakby całościowo na kalendarz, no to automatycznie część Twojego czasu zabierają wydarzenia w Scramie. Czyli powiedzmy sobie, że jeżeli mamy, pracujemy jako Scram Master w tygodniowym sprincie, no to możemy policzyć tak mniej więcej, że jeden dzień. Odchodzi nam na to, że jesteśmy z zespołem podczas, podczas wydarzeń w skramie. To jest jakby pierwszy, pierwszy aspekt, który, który zjada, powiedziałbym, no, taką pewną ilość czasu. To co, się, to, co myślę w dalszej kolejności się dzieje, to przynajmniej przynajmniej jeśli chodzi o, o moje doświadczenia, to jest regularne spędzanie czasu z Product Ownerem. Mhm. Czyli to nie jest taka, taka sytuacja, że Product Ownera widzę tylko na wydarzeniach w skramie, tylko zwykle z Product Ownerem rozmawiałem i przed wydarzeniami, żeby ustalić jakiś taki ogólny plan, co chcemy uzyskać. Współpracowałem podczas wydarzeń, żeby też po już wydarzeniach spotkać się na spokojnie omówić, co się zadziało z naszej perspektywy, co możemy zrobić lepiej następnym razem. E, idąc dalej, każde z tych wydarzeń zwykle generowało jakieś tam akcje do wykonania. Oczywiście takim najbardziej akcjogennym spotkaniem jest retrospektywa, natomiast grono no, notatek obserwacji, czy jakichś takich ad hocowych dyskusji z zespołem, no wychodzi podczas, właściwie niemal każdego, może wychodzić podczas niemal każdego spotkania, no więc jakby te wszystkie akcje czy te wszystkie mm, rzeczy, które nie działają, no to też jest jakiś temat, który powiedzmy jako Scrum Master po spotkaniach, yy, Trzeba zrealizować. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby robić rzeczy za zespół, ale powiedzmy sobie, że nie wiem, jeżeli jest problem ze środowiskami testowymi, albo jeżeli jest problem, nie wiem, z dostępnością jakichś kompetencji, no to są to rzeczy, które Scramaster po tym czasie spędzonym zespołem ma na swojej liście. No i to jest taki dzień, bym powiedział, trochę bym porównał taką pr pracę Scramastera do pracy menadżera. Że czasem to jest mhm. pożar i trzeba zareagować, czasem to jest wcześniej umówione spotkanie, czasem to jest jakiś warsztat, na którym trzeba wypracować jakieś rozwiązania, a czasem też taka bardzo, bardzo, że tak powiem, przyziemna praca na zasadzie, nie wiem, pomóc zespołowi skonfigurować program, w którym trzymają backlog, czy pomóc z jakimiś takimi rzeczami organizacyjnymi, nie wiem, pomóc w przeprowadzce zespołów mm -hmm. tam, nie wiem, z, z open space'a na, 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 jakby do oddzielnych pokojów. Tak więc w, wbrew pozorom ten, ten, ten czas znika i to, co mnie osobiście najbardziej zawsze yy, bolało, że przez to, że te zadania są różne i ich jest dużo, no to chcąc, nie chcąc to wszystko jeszcze dochodzi do koszt przełączania kontekstu. Tak. I... Czasem budziłem się na koniec dnia. Z takim poczuciem, zrobiłem tak niewiele, a ten dzień się skończył. Mm -hmm, mm -hmm. Nie tak. Wiadomo gdzie. No nie wiadomo gdzie, ale tu jakaś rozmowa z kimś. Tu kogoś próbujemy zagadać jakiś temat, jego nie ma. No to dobra, to bierzemy kolejną rzecz, tam ten się odzywa. No i jakby tak komunikatory, rozmowy takie offline'owe, jakieś maile, ktoś do nas przyjdzie. Ja bym powiedział, że to jest taka praca, trochę taka. Oparta też na, na Slacku, w sensie, że tak. czasem warto być dostępnym po to, żeby w tym momencie, kiedy ktoś chce przyjść i porozmawiać i poruszyć jakiś ważny temat, żeby być. Tak. Bo często taka rozmowa może uruchomić e, fajne i, i, i ciekawe interakcje. No i właśnie ten Slack Time, o którym wspominasz, e, znalazłeś w końcu jakieś dobre tłumaczenie słowa Slack Time? Na jakie się zdecydowałeś? Na żadne się nie zdecydowałeś. Nie zdecydowałeś. No bo teraz może być takie skojarzenie, że jest komunikator ale Chodzi bardziej o podejście, że po prostu nie jesteśmy na full zaplanowani. Oburzeni, tak. Ten Slack Time to jest właśnie coś, co jest pułapką w tym pytaniu, od którego zacząłem przed chwilą, że jak wygląda kalendarz Scrum Mastera. No to ten kalendarz tak... Przed rozpoczęciem dnia, fajnie jeśli on nie wygląda tak, że jest na 100% wypełniony. Bo Scrum Master ma też jakąś tam porcję pracy nieplanowalną i to może być nieplanowalne również w bardzo losowy sposób. I fajnie jeśli ten Scrum Master ma też chwilę oddechu. Zakładam, że Scrum Master nie, jak ma chwilę oddechu, to nie będzie siedział i dubał w nosie albo grał sobie w piłkarzyki. Oczywiście parę minut nikomu nie zaszkodzi, Jasne. ale w tym czasie też na przykład poczyta trochę mhm. o technikach na retrospektywę. Pójdzie do innego zespołu, do zaprzyjaźnionego innego scrum mastera, podejrzeć, jak on pracuje. Być może się umówią w jakoś w grupę kilku scrum masterów z różnych zespołów z danej firmy, żeby coś fajnie razem międzyzespołowego zorganizować albo rozwiązać jakiś problem, albo może mhm. coś nie wiem pokomunikować do całej firmy, przygotować jakiś warsztat, zrobić jakiś fajny event. Więc ja zakładam, że Scrum Master raczej się nie nudzi. Eee... To w drugą stronę jest bardzo, bardzo ryzykowne podejście, które czasem spotykam ze strony menedżerów, zwłaszcza takich, którzy gdzieś tam mocno myślą tą perspektywą, żeby wszystkie osoby w firmie były bardzo, bardzo zajęte, no to takie osoby potrafią też ładować robotę Scrum Masterowi i on nie ma czasu reagować na potrzeby takie codzienne, wynikające z zespołu i nawet nie chodzi o to, czy on tam po prostu rzuca wszystko i natychmiast reaguje, ale też po prostu jak przychodzi naprawdę większy impediment, to na przykład zaczyna Zaczyna podejmować jakieś fajne działania zespołowe i ogólnofirmowe. No i Scrum Master, który ma z góry zaplanowany bardzo mocno czas, może nie dać rady zareagować, a w najgorszych przypadkach i takie ja czasem spotykam, to on może nawet nie zauważyć, że potrzebuje zareagować. No dobra, to e, opowiedzieliśmy sobie trochę, jaka jest definicja Scrum Mastera, co robi, jak wygląda jego kalendarz, jakie typowe działania podejmuje, e, a czego twoim zdaniem Scrum Master w szczególności nie robi? Mhm. Ja myślę, że tutaj, że tutaj takim najczęstszym, najczęstszą pułapką, która, która się pojawia w roli Scrum Mastera, to, to jest wchodzenie w rolę taką project managerską. Mhm. I mówiąc o roli projekt managerskiej, mam na myśli to, że taki Scrum Master zaczyna mocno interesować się zakresem realizowanego produktu. Mieć zdanie na jego temat. Mieć zdanie dokładnie, dokładać jakieś elementy do tego, do tego backlogu. Często wiąże się to też z taką chęcią posiadania dużej kontroli nad tym, co się dzieje, czyli bardzo punktowe wskazywanie, kto czym się będzie zajmował, jednocześnie dbając o to, żeby to, te wskazania były monitorowane. Tak, czyli... oczywiście w dobrych intencjach i żeby projekt szedł do przodu, i żeby wszyscy byli tak zorganizowani. No, też byłem tam i to widziałem. Zgadza się. Co więcej, no, z tym. Z, jeszcze pozostając w, tym, tym, w, tym, w tej pułapce takiej project managerskiej, no to często to takie ciśnienie wynikające z tego, że mamy termin, nie mamy zakres, powoduje, że bardzo łatwo hmm, Scrum Masterom, którzy wchodzą w rolę project managera, przychodzi hmm, ucinanie wszelkich takich aktywności rozwojowych, czyli tak. zamiast się zatrzymać i omówić problem, no to raczej jest takie jakby popychanie tematu do przodu, że dobra, dobra, później, bo teraz mamy terminy, e, musimy dowieść. Tak więc czego, czego nie robi? No na pewno nie jest zarządcą, e, na pewno nie jest kimś, kto mówi, e, kto czym się będzie zajmował, e, zwykle nie jest też e, szefem zespołu, chociaż to może być różne w zależności od zespołu. No i myślę, że nie jest też osobą, która bierze odpowiedzialność za, czy nie, nie powinien być osobą, która bierze odpowiedzialność za, za rezultaty pracy zespołu. Mhm. Czyli nie jesteś takim chłopcem do bicia na wypadek, gdyby się okazało, że. Nie wiem, produkt, yy, produkt nie spełnia oczekiwań, czy, czy, czy dzieje się jakieś, jakieś niedobre rzeczy. A takie ciągoty, żeby kogoś takiego w zespole skramowym mieć, mimo że z framework wyraźnie mówi o tej odpowiedzialności całego zespołu skramowego, no to nie jeden menedżer ma ochotę wzbogacić skrama o to podejście, że a jak ktoś ma się tłumaczyć, to niech to będzie Scrum Master i, i to do niego pójdziemy, żeby nam opowiedział, jak. Jak przebiegają prace, kto zawodzi, gdzie należy coś poprawić. Mm -hmm. No to faktycznie nie są wszystko rzeczy Masterskie. Myślę, że nie jesteś sekretarką zespołu, mm -hmm. nie jest yy, proxy zespołu, czyli tak. nie wiem, nie, nie, nie wysyłamy Mastera wszędzie tam, gdzie jest problem, tylko raczej mi się spodziewa, że to Master będzie animował to, że ludzie z zespołu będą rozmawiać na przykład ze stakeholderami albo z innymi zespołami. Nie jest przedstawicielem zespołu skramowego, ale coś, co, co, też bym podkreślił, że nie jest rolą Scrum Mastera też na przykład być przedstawicielem zespołu deweloperskiego, bycie, czasem tak to słyszę, tak, właśnie -hmm. adwokatem albo związkowcem związków zawodowych, że on tutaj w imieniu zespołu, dla dobra zespołu, ale mimo wszystko tak bardzo staje po jednej ze stron, -hmm. zamiast być raczej tym, tutaj takim, coachem całego procesu. Nie wiem, czy to nie jest naleciałość tego um, angielskiego stwierdzenia, że protects the team. Mhm. E, Okej, okay, chroni, ale ta ochrona to nie znaczy, że wkłada zespół pod szklany kosz i ktokolwiek chce przyjść do zespołu porozmawiać, to mówi nie teraz, mamy sprint i w ogóle odejść. no bo to jakby stoi absolutnie w sprzeczności też z, jakim, z jakimiś wartościami, które stoją e, za manifestem agile'owym. Jeśli mówimy też o tym, kim jest, kim nie jest, a nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, to ta, ta rola może być pełniona przez osoby, które mają jakieś określone stanowiska odpowiedzialności w firmie. I mhm. to oczywiście ma plusy i minusy, natomiast może, możecie, możesz się spotkać z sytuacją, w której Scrum Master będzie jednocześnie deweloperem albo będzie jednocześnie menadżerem, Widziałem sytuacje, w których był też product ownerem, natomiast Moje podejście jest takie i wiem, że tutaj się możemy kubaróżnić różnić i jest bardzo takie, w sensie ilergancko. ja nie, tak, to ja powiem, co, jakie jest moje podejście, ja uważam, że to jest rola taka jakby stuprocentowa, w sensie możesz pracować z jednym zespołem jako Scrum Master, możesz z dwoma, natomiast nie widziałem dotychczas i myślę, że to jest powód, dla którego m, ta, tak bardzo się jakby trzymam tego, tego m, mojego podejścia, nie widziałem udanej implementacji Scrum Mastera będącego jednocześnie deweloperem. Zwykle kiedy te dwie y, odpowiedzialności się łączą, no to to widzę bądź osobę, która jest deweloperem dokładnie tu i teraz i właśnie przez to, że jestem deweloperem i przez to, że skupia się na tych aspektach, powiedzmy, technicznych, no to dosłownie w tym samym momencie nie ma nikogo, kto zadbałby o to, żeby na przykład zmoderować spotkanie, żeby zaangażować osoby, które od pół godziny konsumują tlen w pokoju, a jakby nie, nie, nie dają nic w zamian i tak dalej. Tak więc jakby to to z mojego, z, mojego, z mojego punktu widzenia jest jakieś tam ryzyko. No tutaj się różnimy o tyle, że mm, powiedzmy upraszczając ja widzę możliwości łączenia roli Scrum Mastera z innymi rolami czy w zespole, czy w ogóle w firmie natomiast na pewno takie granice w których ja tego łączenia na pewno nie widzę, no to wspomniane przez siebie łączenie roli Ownera i Scrum Mastera to, 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 to nie ma szans też średnio, średnio zapatruje się na łączenie roli jakiejś takiej kierowniczej, menedżerskiej nad kimkolwiek w zespole i bycie jednocześnie w tym zespole Scrum Masterem Natomiast co do roli łącz... członka zespołu deweloperskiego, czy powiedzmy pełnienia funkcji, no bo to nie jest w sumie w skramie mm -hmm. rola, mm -hmm. i e, roli Scrum Master'a, e, to mm, ja tutaj bardziej wierzę w taki powiedzmy e, długofalowy proces e, rozpoczynania od czegoś i dorastania do roli Scrum Master'a. Więc ja, ja często w zespołach, w których pracuję, e, nie mam wielkiego problemu z tym, że rolę Scrum Master'a i członka zespołu wytwórczego się łączy, to na początku z tym problemu nie mam, ale długofalowo fajnie, żeby ten skremaster coraz bardziej się profesjonalizował. I coś, do czego ja się tu przekonuję, to to, że to jest taka rola, do której uważam, że trzeba dorosnąć i trudno, trudniej może przejść w taki tryb wszystko albo nic, że musisz pierwszego dnia próbowania roli Scrum Mastera od razu być dedykowanym, full timeowym, mm -hmm. profesjonalnym Scrum Masterem. W wielu organizacjach jest to trudne do zorganizowania. Ale też z perspektywy wielu osób, które świetnie się do tego nadają, może to być po prostu duży przeskok. Jeśli ktoś od kilku lat rozwija swoją karierę programisty i ma świetne zadatki na Scrum Mastera, to możliwe, że potrzebuje też parę ładnych miesięcy do tego, żeby spróbować tej roli, przekonać się do niej. Ja długofalowo jestem za tym, żeby się uprofesjonalniać i być zawodowym Scrum Masterem, ale w takim okresie przejściowym, zwłaszcza jeśli uwzględnimy temat transformacji organizacji, to możliwe, że w okresie przejściowym to może zadziałać, żeby przez jakiś czas na przykład tą rolę łączyć. Ważne, żeby wtedy być mieć mentora, żeby ciągle się rozwijać i też żyć tą myślą, że za jakiś czas dojdę do tego rozstaju dróg, w którym muszę się zdecydować, czy chcę być zawodowym Scrum Masterem, czy chcę nadal łączyć tą rolę i z perspektywy organizacji być może jakaś część Scrum może być taka łącząca rolę. Ale no, długofalowo łączenie tych ról z tymi wszystkimi, powiedzmy, dysfunkcjami, o których wspomniałeś, że nie zwracam uwagi, bo jestem po prostu deweloperem jednym z wielu i oprócz tego połowę czapki Scrum Mastera mam na głowie, no to mm -hmm. tak naprawdę nie masz żadnej czapki e, i, i możliwe, że ten Scrum też po prostu u ciebie nie działa. No, ten obszar wiedzy, którym jakby czeka na Ciebie, kiedy zaczynać jako Scrum Master, no, jest olbrzymi. Jakby drugi, tak samo olbrzymi obszar, to jest jeśli chcesz być, nie wiem, full stack developerem. Tak więc, jakby myślę sobie, że naprawdę takie, chyba tylko bardzo rozsądne podejście do tego, co wyjmować z tego, z tego zestawu umiejętności Scrum Mastera może doprowadzić do tego, że takie łączenie ról w szczególności to, to tutaj takie z rolą dewelopera mogłoby się udać. Czyli przykładowo wyobrażam sobie dewelopera, który ustawia sobie jakieś tam skupienie na dbanie o porządek spotkań. Mhm. Dba o to, żeby był jakiś sensowny początek, jakiś cel, żeby później nadać temu spotkaniu jakąś strukturę i ją zakończyć. Pewnie nie będzie to łatwe, no bo wyobrażam sobie, że chęć wskoczenia w dyskusję może być silniejsza niż jakby to takie bycie krok do tyłu, żeby mieć jakby obraz całego spotkania, ale z drugiej strony nie, nie twierdzę, że to jest niemożliwe, przy czym jakby domykając bardzo chciałbym zobaczyć jakby na, na własne oczy w akcji osobę, która, która płynnie przełącza się między tymi dwoma rolami bez jakichkolwiek dysfunkcji. No to, i to w ogóle jest bardzo powiązane z, z, z szerszym wątkiem, skąd brać Scrum Masterów i, i skąd, skąd organizacja ma ich wziąć i też jak zespół ma sobie poradzić z tą koniecznością posiadania Scrum Mastera. I na przykład brakiem chęci do poświęcania się tej roli w całości. Więc ta moja wersja, powiedzmy, takiego okresu przejściowego z łączeniem ról, możliwe, że jest taka bardziej ewolucyjna i bardziej bezpieczna, nie wymaga radykalnych ruchów ja sam, tak przez może odwrócenie, tak jak mówisz o tym, że są zagrożenia roli łączonej, ja widzę też zagrożenia roli dedykowanej Scrum Mastera, zwłaszcza jeśli to jest osoba, która przychodzi zupełnie spoza zespołu, to jest, no niezerowa szansa, że ta osoba może być taka trochę wyalienowana od zespołu trochę nie wie na czym polega praca poszczególnych członków zespołu, trochę może nie kojarzy też w ogóle kontekstu produktu. E, no i też taki dyskutowany pewnie i nierozwiązywalny problem, czy też Scrum Master musi mieć doświadczenia techniczne. Mhm. E, i, i, i na przykład no ja osobiście znam sporo skrammasterów masterów z bardzo fajną techniką, z bardzo fajnymi umiejętnościami, którzy nigdy nie skończyli żadnej uczelni technicznej, a wręcz są po jakiejś psychologii czy po jakiś takich mhm. kierunkach humanistycznych. I może nie mają ścisłego backgroundu technicznego, nie mają tego doświadczenia osobistego wyprodukowania kodu, czy osobistego dołożenia się do, tej, do, do, do wytwarzania oprogramowania. Ale za to nadrabiają tymi umiejętnościami miękkimi. Na tą kwestię ja nie mam odpowiedzi, a spatrząc z perspektywy e, całych zespołów Masterskich, w większych firmach, no to się rzeczy jest więcej tych Scrum Masterów, uważam, że właśnie ten taki środek jest ekstra, mm -hmm. że mamy trochę tych technicznych Masterów, mamy tych trochę miękkich, mamy te osoby, które jeszcze całkiem niedawno były ściśle w kodzie, mamy te osoby, które już parę lat temu zrezygnowały z tej roli, że tak naprawdę te perspektywy nam się mieszają. I wtedy taka grupa Masterów działająca na poziomie że całej organizacji z różnymi jakbyśmy takimi optykami, to jest takie optimum, o które, o które szczególnie bym zawalczył. No, jeśli patrzeć na to z perspektywy pojedynczej osoby, ciebie, słuchaczu, no to zastanów się, czy jak, jak wyglądają te twoje silne strony, czy nimi grasz, co zrobisz, żeby też zasypać te ewentualne słabości, takie, które wynikają z braku jakichś doświadczeń, czy wynikają z braku jakichś przeżyć wspólnych z zespołem. No to co mówisz, że granie na, na silne strony, to, to absolutnie to kupuję, w sensie takim, że e, widziałem z Masterów z backgroundem technicznym i oni powiedzmy bardziej się skupiali na, tym, na takim aspekcie procesowym pracy, czyli powiedzmy sobie, nie wiem, dążenia do tego, żeby jakość była jak najwyższa. Dążenie do tego, żeby automatyzować testy, dążenie do tego, żeby skracać lead time. I to było ok, a z drugiej strony widziałem skramasterów absolutnie nietechnicznych, którzy genialnie pracowali na poziomie procesu grupowego mhm. i potrafili w naprawdę krótkim czasie z, z grupy osób robić zespoły, które brały odpowiedzialność. Tak więc Myślę, że tak jak w przypadku, po prostu generalnie zespołów, to co powiedziałeś, fajnie jest mieć różnorodność i możliwość patrzenia na, na to samo z różnych perspektyw. No, Patrząc z perspektywy pojedynczego zespołu, może być tak, że do danego zespołu pasuje pewien specyficzny typ Scrum Mastera. Wyobrażam sobie, że zespoły z wielkim kultem podejścia inżynierskiego mogą same też oczekiwać, że ten Scrum Master jest jednym z nich. W innych zespołach, w których jest bardziej problem międzyludzki, tak naprawdę świetny background techniczny, znajomość technik, znajomość praktyk inżynierskich może się okazać wtórny względem tego, mm -hmm. że po prostu się nie dogadujemy, mamy konflikty, nie umiemy sobie przekazywać informacji zwrotnej, i tam akurat osoba o profilu bardzo miękkim może być tym, co jest bardzo potrzebne. To jest, to jest po prostu tak też, że może nawet jeśli w Twoim obecnym zespole jako Scrum Master czujesz, że coś nie gra, to może nie jest tak, że to z tobą jest coś nie tak, tylko po prostu w tym zespole jest potrzebny po prostu ktoś inny. Jest fajnie, jeśli w, w ramach organizacji można spróbować zmiany roli Scrum Mastera na zasadzie spróbowania w jakimś innym zespole, może z, tak zresetowania się, wystartowania od zera i zobaczenia, czy to czy, 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 czy z nowym zespołem na innych regułach ze świeżym startem jesteśmy w stanie zadziałać trochę lepiej ja sam też czuję to też nawet po sobie ale też widzę jak obserwuję Scrum Masterów z którymi pracuję, których, których rozwijam że, że tak naprawdę ten pierwszy zespół to i tak z perspektywy czasu ten nasz pierwszy zespół dla niektórych Scrum Masterów jedyny zespół to jest tak naprawdę takie przetarcie się. Te, te fajne rezultaty uzyskuje się w kolejnych zespołach i nie ma co się tego bać, żeby za jakiś czas wyjść ze swojego zespołu, zmienić ten zespół. Czy w ramach tej samej firmy, czy nawet skorzystać z okazji do wyjścia poza firmę, odświeżyć się, być może spróbować trochę już z nowymi doświadczeniami, rozpocząć pracę jeszcze raz, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o tej perspektywie zawodowej, no to to, to jest ścieżka kariery, bycie Scrum Master'em i to też jest co, no jakby kompetencja bardzo na rynku poszukiwana. Tak, jak sięgam pamięcią w tył, to takie, takie punkty, w których mam poczucie, że najwięcej się nauczyłem, to były właśnie momenty, kiedy zmieniałem kompletnie zespół, czyli na przykład przechodziłem z zespołu, który rozwijał produkt, taki deweloperskie aplikacje, przechodziłem na przykład do zespołu, który w ogóle nie wytwarzał software'u i takie zderzenie się, tak z trochę inną rzeczywistością, to są te momenty, kiedy zwoje mózgowe zaczynają intensywnie pracować i i uważam, że takie wystawianie się na, na nowe okoliczności, na nowe realia, no, jest silnym bodźcem do, do, do rozwoju jako Scrum Master. No właśnie, to może na zakończenie odcinka porozmawiajmy chwilę o rozwoju. Już parę razy o tym wspomnieliśmy i to jest, już w, w kontekście tych naszych wypowiedzi pozaszywane. Czy jest coś jeszcze, albo jakieś takie najważniejsze rzecz, o której myślisz, że musi, musi każdy Scrum Master zadbać, żeby, żeby się rozwijać? Myślę, że bardzo wartościową rzeczą, o którą warto zadbać, jest regularny dostęp do informacji zwrotnej. Mhm. I jest to i proste i, i, i trudne jednocześnie, natomiast jakby to, to, co jest proste, to to, że ta informacja zwrotna jest wszędzie. To mhm. możemy poprosić pojedynczą osobę zespołu, możemy poprosić product ownera, możemy zespół poprosić, możemy poprosić menadżera, możemy poprosić innego Scrum Mastera. Tak więc jakby właściwie każdy w naszym obszarze takim 360 jest w stanie nam Powiedzieć, mhm. dać informację zwrotną. To, co jest trudne, to jest zwykle takie przełamanie się i, i to takie wystawienie się na to, że za chwilę ktoś może mi powiedzieć rzeczy, których może nie do końca chce tak. chcę słyszeć. Sam dobrze e... wiem, że mam z czymś problem, ale lepiej tego nie wiedzieć, nie usłyszeć. Tak, więc, więc myślę, że ta informacja zwrotna to jest taki, hmm, nie wiem, jak to, jak to ładnie ująć, ale coś takiego, co jest w stanie nam jakby pokazywać kierunek, korygować, E, takie spojrzenie z zewnątrz, bo często samodzielnie no, pe pewnych rzeczy po prostu nie będziemy e, w stanie dostrzec. Ja z takich rzeczy, które uważam za nietrywialne, a samemu mi bardzo pomagały i, i, i często radzę to innym Scrum Masterom, to jest wyjście trochę poza swój, swój obszar e, powiedzmy firmy, czyli relatywnie prosto dostać feedback od własnego zespołu, relatywnie prosto się też dogadać z sąsiednimi Scrum Masterami. Natomiast ja widzę sam po sobie i też widzę po innych, ile dają spotkania społeczności, dobry kontakt, dobre, takie głębokie czerpanie z konferencji, nie tylko. Z samych prezentacji, ale też z tego, co się dzieje w kuluarach, poznawanie nowych osób. Branie sobie do serca różne rzeczy, które inne osoby mówią, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, to zastanowienie się, co w tym, w tym wszystkim jest. No i teraz jakby te, ta społeczność zwinna ma tą świetną zaletę, że ta wiedza jest bardzo otwarta. Te osoby korzystające ze społeczności są też bardzo nastawione na współpracę, więc są w każdym mieście odbywają się różnego rodzaju spotkania typu Open Space, typu Brinking problem typu jakieś prezentacje, jakieś konferencje, mini-konferencje, jest masa tego materiału, masa tych okazji, tylko no, trzeba w to zainwestować i trzeba z tego skorzystać. I to jest świetna okazja, żeby się tak przewietrzyć, żeby trochę wyjść spoza tego perspektywy swojej własnej firmy, być może swoich własnych też jakichś tam powiedzmy lokalnych optymalizacji, yy, które, które łatwo rozbić dopiero w momencie, gdy się zaczerpnie tego powietrza, powietrza z zewnątrz. Ja myślę, że temat... Yy... Jak rozwijać się jako Scrum Master? to jest kąsek na zupełnie oddzielny odcinek. Mhm. A dzisiaj myślę, że będziemy kończyć. Tak. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I liczę, że usłyszymy się. Niebawem. Niebawem. Trzymaj się, cześć. Cześć. Dziękujemy, że spędziłeś z nami czas słuchając tego odcinka do końca. Nagrywanie podcastu to dla nas coś zupełnie nowego. Dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres kontaktmałpa.porządnyagile.pl Jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje Porządny Agile. Dziękujemy.